By koniec wakacji nie martwił, a początek szkoły cieszył, w miejscowości Pożary w gminie Działdowo zorganizowano piknik rodzinny. Organizatorami jest Sołectwo Pożary oraz Urząd Gminy. Uczestniczą wszyscy mieszkańcy, od małych dzieci poprzez dorosłych. Są różne konkursy dla dzieci, dla dorosłych. Powożenie bryczką, turniej piłki nożnej jest zorganizowany dla szkół podstawowych. Odbędzie się za chwilę wyścig kolarski dla szkół gimnazjalnych. Zapewniamy grill dla wszystkich uczestników. No i na koniec zabawa dla wszystkich. W organizację pikniku tradycyjnie włączył się Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. Konkurencje sportowe przede wszystkim mieliśmy za zadanie przygotować. W sumie takie rekreacyjno-sportowe, zabawowe, bo udział biorą dzieci w wieku od 2 lat do 16-17 lat, czyli przekrój jest taki niestety bardzo duży. Albo stety, bo wszyscy biorą udział w tym. Za chwilę będą też konkurencje sportowe. W sumie proste, tak jak Państwo widzicie, czyli tam bieg z przeszkodami, jakieś slalomy, na takiej zasadzie. Tak, po to, żeby się wszyscy dobrze bawili. Poszły taczki do... ale taczka czeka. Dobrze, do przodu. Co tak to taczko majtasz? Ej, chłopie, no spokojnie. Nogi powyrywają. Zawracamy z powrotem i szybciej, tempo. No proszę Państwa, no to już jest... A ciekawe, z kim oni rywalizują, ja nie wiem, co oni robią. No dobrze. Każda osoba biorąca udział w organizowanych konkurencjach otrzymała upominek. Nikogo nie trzeba było jednak namawiać. Bawiły się zarówno dzieci, jak i dorośli. Po co takie pikniki się organizuje? Po to, żeby zintegrować mieszkańców, żeby mieszkańcy przyszli, żeby nie siedzieli w domu, żeby pobawili się tutaj razem z nami. Jest piękna pogoda, więc w ogóle no jest super, tak? Więc powinniśmy chyba wychodzić z tych domów i bawić się wspólnie, żeby było fajnie. Wiedzą o tym mieszkańcy Pożar. Nikogo nie trzeba było namawiać do wyjścia z domu, ani do wspólnej zabawy. Kolejny taki piknik odbędzie się przecież dopiero za rok.